Hello Irlandia. Nasz głos na Zielonej Wyspie. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Aga Kubica z USA w programie Hello Irlandia. Witam ponownie w polskojęzycznym wydaniu wiadomości ze Stanów Zjednoczonych i ze świata. W tym tygodniu cenzura dotknęła mnie osobiście. Ta edycja wiadomości została przez dublińskie radio, użyczające nam swojego pasma, ocenzurowana, pomimo tego, że zrobiona została w języku polskim. Cały nasz program został zdjęty z anteny, włączając to materiały na temat Irlandii oraz Polski, zrobione przez dwóch innych dziennikarzy. Moje newsy nie pojawią się już w Dublin City FM, ale za niedługo nasz team Hello Irlandia uruchamia niezależną stronę, na której będziemy publikować swoje materiały. Znajdziecie nas również na naszych kanałach społecznościowych, no przynajmniej tak długo, jak długo będą one istnieć. W dzisiejszym odcinku zanalizuję obecną, zaognioną sytuację w USA, spowodowaną falą protestów, które zainicjowane zostały po tym, jak w mediach społecznościowych rozpowszechniono wideo, na którym biały stróż prawa miał pozbawić życia czarnoskórego mężczyznę w sposób niezwykle brutalny, dociskając kolano do jego szyi przez około 8 minut. Policjant został zidentyfikowany jako Derek Chauvin, oficer z Minneapolis. Jego ofiara natomiast to George Floyd, który w 2014 roku przeniósł się z Houston do stanu Minnesota. Floyd został zwolniony z pracy z powodu obostrzeń nałożonych na biznesy w związku z zamknięciem stanu, a w feralny poniedziałek 25 maja 2020 roku miał rzekomo próbować wręczyć właścicielowi małego sklepu spożywczego sfałszowany 20-dolarowy banknot. Sprzedawca oczywiście wezwał policję, na którą Floyd najwyraźniej postanowił poczekać przed tym samym sklepem. Po pewnym czasie funkcjonariusze dotarli na miejsce i resztę już znamy. Ale czy na pewno? Jak to się stało, że nagle po kolejnej już śmierci czarnej osoby, bo podobne przypadki notowano w Stanach przecież już o wiele wcześniej, rozzłoszczone tłumy wyszły na ulicę żądając sprawiedliwości podczas pandemii? To prawda, że poszczególne stany zaczynają już znosić restrykcyjne reguły izolacji i pozostawania w domu, ale stan Minnesota, w którym znajduje się miasto Minneapolis, dopiero co powitało nowe sugestie swojego demokratycznego gubernatora Tima Walza, który zalecił w dekrecie nazwanym Stay Safe Minnesota, czyli Minnesota pozostań bezpieczną, zatwierdzonym 18 maja, że dozwolone są jedynie zgromadzenia do 10 osób w gronie rodziny i przyjaciół, pod warunkiem, że grupa taka będzie przestrzegać reguł społecznego dystansowania się. Dekret ten zaleca również noszenie masek. Tymczasem po incydencie w Minneapolis oraz innych miastach na wskroś całych Stanów, wliczając to niesamowicie restrykcyjne, jeśli chodzi o przestrzeganie reguł związanych z pandemią, główne miasta Kalifornii oraz New York City, wybuchły niekontrolowane protesty, które szybko przerodziły się w zamieszki połączone z rabowaniem i wandalizacją prywatnych biznesów, czyli sklepów, restauracji oraz brutalnymi atakami nie tylko na oficerów policji, ale i zwykłych obywateli, na przykład właścicieli prywatnych biznesów usiłujących bronić swojego dorobku przed szabrownikami. Dlaczego protestujący nie obawiają się już śmiertelnego wirusa? Co prawda większość z tych najbardziej agresywnych wciąż nosi maski, lecz nie oszukujmy się, nie z obawy o infekcję, ale o bycie zidentyfikowanym przez organy porządkowe. Zastanawiające jest również, dlaczego po brutalnym zabójstwie białej kobiety przez ciemnoskórego policjanta zaledwie 3 lata wcześniej, również w Minneapolis, żadne protesty nie odbiły się echem po kraju. W lipcową noc 2017 roku ofiara, australijska Amerykanka, wezwała policję po tym, jak w alejce obok swojego domu usłyszała odgłosy, które zinterpretowała jako napaść na tle seksualnym. Kiedy policyjny samochód przybył na miejsce, Justine Diamond, z zawodu instruktorka jogi, wyszła na spotkanie w szlafroku i z komórką w ręce. Zanim zdążyła na dobre zbliżyć się do samochodu, padł śmiertelny strzał. Sprawcą był somalijsko-amerykański policjant, którego linia obrony przebiegała następująco. Zbliżająca się postać stanowiła zagrożenie, więc wystrzeliłam, aby chronić swojego partnera. W jego ocenie jego działania nie były bezpodstawne i nieracjonalne. Mohamed Nur wystrzelił bez obowiązkowego ostrzeżenia. Ani on, ani jego partner nie włączyli kamer dołączonych do ich służbowego wyposażenia, które sfilmowałyby całe zajście. W 2019 roku sąd skazał oficera na 12,5 lat pozbawienia wolności, co spotkało się z uwaga, protestami somalijskiej części lokalnej społeczności, która orzekła, że wyrok jest zbyt surowy, a to z powodu koloru skóry oskarżonego oraz faktu, że jest on muzułmaninem. Biali oficerowie mają jakoby otrzymywać niższe wymiary kary za morderstwa na osobach innych ras.
Gwoli wyjaśnienia, wygląda na to, że białe ofiary brutalnego traktowania przez kolorowych przedstawicieli policji nie mają co liczyć na współczucie i protesty na narodową skalę ze strony rasowych mniejszości. Nasuwa się więc pytanie, kto tu jest bigotem? Wracając jednak do George'a Floyda, opisywanego przez znajomych jako łagodny olbrzym, mierzył on 6 stóp 6 cali, czyli ponad 2 metry wzrostu, który miał posiadać cichą osobowość i pięknego ducha. Okazuje się, że zanim w poszukiwaniu nowego startu przeniósł się do Minneapolis z Houston, odsiadywał tam wyrok więzienia za włamanie w 2009 roku, a wcześniej w 2007 został skazany za rabunek z bronią w ręku. Fakt, że był wcześniej dwukrotnie skazany, oczywiście nie oznacza, że brutalne traktowanie przez policję skutkujące śmiercią zatrzymanego jest usprawiedliwione. Jak to jednakże świadczy o mordercy Justine Damond, która nigdy nie była karana, na spotkanie z oficerem wyszła kompletnie bezbronna, a jedynym powodem jej kontaktu z policją była chęć uratowania innej osoby od podejrzewanego przez nią gwałtu. Jednak to nie ją, ale dwukrotnego skazańca tłumy w całym kraju postanowiły uhonorować protestami. Powoli zaczyna się nam wyłaniać niepokojący obraz całej sytuacji, w którym kolor skóry nie ma nic do rzeczy, no chyba że ktoś jest bigotem albo rasistą. W tej sprawie pojawiają się jeszcze dwa niepokojące wątki, mianowicie media społecznościowe pełne są znalezisk wskazujących na to, że po pierwsze, obaj mężczyźni, czyli morderca i ofiara, znają się osobiście. Obaj są aktorami, przy czym Floyd jest wysoce wyspecjalizowanym typem aktora. Sąsiedzi Dereka Chauvin byli totalnie zaskoczeni wiadomością o tym, że jest on policjantem i wreszcie, że całe wydarzenie zostało tak naprawdę zaaranżowane, aby pewne destrukcyjne grupy wpływu mogły spowodować zamieszki w całym kraju u progu ekonomicznej odbudowy. Tego typu wydarzenia znane są powszechnie jako fałszywe flagi, z angielskiego false flags. Druga szokująca informacja jest natomiast taka, że oficjalna sekcja zwłok Floyda, według której przyczyną zgonu było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe, wykryła też u niego cały szereg chorób naturalnych, mianowicie wieloogniskową miażdżycę serca, chorobę nadciśnieniową oraz bezobjawowego COVID-a, a jakże. Dodatkowo próba toksykologiczna ujawniła w jego krwi znaczące ilości następujących narkotyków. Fentanylu, norfentanylu, n-fenetylo-4-piperydynonu, metamfetaminy, dwóch różnych wersji tetrahydrokanabinolu, czyli THC, halucynogennego składnika marihuany, oraz kotyniny, produktu przemiany metabolicznej tytoniu i wreszcie obecność kofeiny. Prawdopodobnie Floyd nie przeżyłby kolejnej nocy nawet bez pomocy swojego kolegi po fachu. Póki co jednak zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy protestów i zniszczeń przyjmują narratyw postulujący prawdziwość tej narodowej tragedii. Pozostanę więc przy nim również ja, ponieważ bez względu na to, jak było naprawdę w przypadku konfrontacji pomiędzy tymi dwoma mężczyznami, wciąż jestem w stanie przekazać całkiem klarowny obraz sytuacji ogólnej. Protesty rozpoczęły się w Minneapolis 2 dni po incydencie, czyli 27 maja. Ciekawym zbiegiem okoliczności do morderstwa i zamieszek doszło zaledwie w tydzień po tym, jak Trump 19 maja podpisał dekret prezydencki ogłaszający koniec zamknięcia kraju i zasugerował poszczególnym stanom powrót do normalności oraz rozpoczęcie fazy odbudowy ekonomii, m.in. poprzez ponowne otwarcie biznesów oraz produkcję przemysłową. Trump bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat perspektyw rozkwitającej gospodarki, przewidując, że ostatnia kwadra będzie bardzo dobra, ale rok 2021 przyniesie Stanom prawdziwy boom ekonomiczny. Po raz kolejny dobra koniunktura została zakłócona przez wydarzenie, owszem szokujące, ale nie pierwsze w najnowszej historii kraju. Naprawdę nie wygląda to na przypadek, kiedy rozruchy wydarzają się zaraz po tym, jak hashtag Obamagate zostaje rozsławiony na cały świat na Twitterze, a była kandydatka na prezydenta USA Hillary Clinton, potocznie zwana Killary, lada dzień ma się stawić na przesłuchaniu w sprawie swoich 33 tysięcy skasowanych e-maili. Kiedy generał Flynn zostaje oczyszczony z 2-letnich zarzutów, a dowody w jego sprawie zaczynają wskazywać na prominentnych członków partii demokratycznej jako poważnie uwikłanych w zdradę stanu. Po tym, jak wszyscy oni mają zacząć zeznawać w sprawie uwikłania Obamy. Po tym, jak pandemia, która dopiero co się zaczęła i już odchodzi w zapomnienie, pojawiła się dokładnie po tym, jak dowody w sprawie rzekomej rosyjskiej koluzji Trumpa okazały się misternie przeprowadzoną operacją demokratów do spółki ze służbami śledczymi wysokiego szczebla, mającą na celu obalenie legalnie wybranego prezydenta. Listę można ciągnąć dalej, aż do pierwszego momentu ogłoszenia przez Trumpa jego chęci kandydowania na prezydenta USA, kiedy to media wraz z opozycyjnym politycznym obozem rozpoczęły swoją nagonkę na do ówczesnego momentu
uwielbianego i podziwianego nie tylko przez polityków i celebrytów, biznesmena, patrioty, ale i przez zwykłych ludzi, którym Trump pomagał na różne sposoby przez całe lata, finansując ich marzenia o budowaniu własnego biznesu czy studiowania na wybranym uniwersytecie. Moim zdaniem to nie przypadek. W tym momencie protesty zaczęły się rozszerzać na inne miasta i bardzo szybko doszło do agresywnych konfrontacji z przedstawicielami prawa, pomimo faktu, że 4 uwikłanych w sprawę policjantów zostało już zwolnionych ze służby. Jednak ofiarami tłumów byli także niewinni przypadkowi ludzie oraz ci, którzy protestowali pokojowo. Do 2 takich protestów czarnej społeczności przyłączyła się policja w Michigan oraz w stanie New Jersey, porzucając uzbrojenie. Niestety, w większości miast protesty kończą się niewypowiedzianymi aktami wandalizmu i przemocy wobec innych. Policjant z Las Vegas walczy o życie po tym, jak został postrzelony. Oficer na Bronxie został uderzony samochodem. Kolejny brutalnie pobity. Przechodzień w Teksasie został pobity na śmierć. Kobieta ze stanu Nowy Jork broniąca swojego biznesu zaatakowana i pobita przez kilku ciemnoskórych sprawców. Zabytkowy kościół w Waszyngtonie koło Białego Domu został podpalony. Pomnik Lincolna i pomnik upamiętniający II wojnę światową zostały zdemolowane. Wystrzelono też kilka pocisków w stronę siedziby prezydenta. 4 policjantów z St. Louis w Missouri zostało śmiertelnie postrzelonych. 2 policjantów Federalnej Służby Ochrony zostało zaatakowanych w Oakland. Jeden z nich już nie żyje. 60 członków tajnych służb zostało rannych w Waszyngtonie. W zeszły weekend rozpoczęło się także szabrowanie, czyli demolowanie sklepów, restauracji i innych biznesów oraz kradzież dóbr. Manhattan w Nowym Jorku został tym szczególnie mocno dotknięty, zwłaszcza że ataki na sklepy były koordynowane. Jedna osoba rozbijała szybę, druga wchodziła do środka i rabowała sprzęt. Na Brooklynie 2 prawników, jeden z bardzo prestiżowej firmy, zostało aresztowanych za obrzucenie policyjnych samochodów koktajlami Mołotowa. Dzień wcześniej aresztowano za to samo przestępstwo kobietę z Catskills w stanie Nowy Jork. Natomiast dzień później ogromny tłum rozpoczął marsz na siedzibę majora de Blasio w Upper East Side w New York City. W efekcie niekontrolowanych zamieszek kilka stanów i miast wprowadziło godzinę policyjną, m.in. Washington DC oraz San Francisco, Santa Clara, San Jose, Walnut Creek i Alameda County w Kalifornii. W związku z tym wszystkim Trump ogłosił, że jeśli poszczególne stany nie zdołają opanować sytuacji, wyśle on na pomoc oddziały Gwardii Narodowej. Jeśli zaś miasto lub stan odmówi zaangażowania gwardii, prezydent wyśle na miejsce posiłki wojskowe. Przypadek odmowy zresztą miał już miejsce, jak można się domyślić, ze strony nowojorskiego majora de Blasio. Po tym oświadczeniu gubernator stanu Andrew Cuomo napomknął, że jeśli de Blasio nie skorzysta z pomocy, gubernator ma prawo go zwolnić i zastąpić kimś innym. Póki co to tylko czcze pogróżki ze strony demokratycznego gubernatora pod adresem demokratycznego majora. Z pobieżnej analizy wynika, że niektórzy demokratyczni gubernatorzy stanów nie tylko nie życzą sobie interwencji ze strony wojska, ale wręcz przymykają oko na kryminalne zachowanie ludzi biorących udział w zamieszkach, a nie pokojowych protestach. Skąd się to bierze? Powód może być tylko jeden. Motywacje szabrowników i polityczne sympatie ich demokratycznych liderów gdzieś się spotykają. Nie jest tajemnicą, że agresywne zachowania zazwyczaj nie tak znowulicznych grup buntowników podyktowane są radykalną lewicową ideologią. Postawy te są wynikiem indoktrynacji przez grupy takie jak Antifa, Democratic Socialists of America, a nawet Black Lives Matter, która zachodzi w dużej mierze w zachodnich placówkach edukacyjnych. Antifa pochodzi od sformułowania antyfaszystowski, co jest bardzo zwodniczym określeniem w tym akurat kontekście, ponieważ zostało ono ukute już około 90 lat temu jako narzędzie propagandy bolszewików w celu uśpienia czujności zachodnich demokracji. Kto przy zdrowych zmysłach nie potępiłby faszyzmu? Problem w tym, że ideologii komunizmu i jego poprzednika socjalizmu zabiły więcej ludzi na całym świecie niż faszyzm kiedykolwiek będzie mieć na to szansę. Ponieważ faszyzm ma bardzo zły PR, w przeciwieństwie do ubóstwianego głównie przez uniwersytecką gawieć socjalizmu. Nie powinniśmy jednak nigdy zapomnieć o słowach Lenina, który wyłożył kawę na ławę w obu kwestiach. Celem socjalizmu jest komunizm. Kropka. Ciężko zrozumieć, dlaczego jego nastoletni spadkobiercy chcieliby temu zaprzeczyć, a jednak tak się dzieje. Wracając jednak do tematu, bolszewizm, konstruując narrację o antyfaszyzmie, jak zwykle skłamał. Agresywnych metod, do jakich uciekają się dziś protestujący na amerykańskich ulicach bojówkarze, nie powstydziliby się sami faszyści. I to właśnie czyni Antifę tak naprawdę ugrupowaniem faszystowskim, które w pierwszej instancji ucieka się do brutalnych i bezsensownych rozwiązań siłowych, próbując uciszyć wszelkie głosy opozycji, gwałcąc tym samym 1 poprawkę do Konstytucji o wolności słowa.
Doprowadzi społeczeństwo do duchowej i materialnej ruiny, między innymi szabrując prywatne biznesy, oraz narzucić wszystkim totalitarny system polityczny, którego sami tak naprawdę do końca nie rozumieją. Ale o to właśnie chodzi władcom marionetek. Trzeba koniecznie pamiętać, że spora część uczestników zamieszek, zwłaszcza tych, którzy prowokują do przemocy jako pierwsi, to opłacane zbrojne ramię komunizmu oraz tych, którzy za tą ideologią stoją. Wielu bojowkarzy uczestniczy w zamieszkach tylko dlatego, że dostają za to pieniądze, choć nie wszyscy. Dodatkowo zaobserwowano, że wiele z osób inicjujących zamieszki w jednym stanie następnego dnia wykonuje to samo zadanie w innym mieście czy stanie, czasem nawet tak od siebie odległych jak Kalifornia i Nowy Jork. I wreszcie dzięki dziennikarzom cywilom zdemaskowano kolejną strategię tych grup, mianowicie rozmieszczanie palet z cegłami na poboczach ulic w punktach zapalnych w całym kraju. Na liście takich miast znalazły się oczywiście Minneapolis, Atlanta, Los Angeles, Nowy Jork, Seattle i Fayetteville w północnej Karolinie. Jasno teraz widać, że jest to akcja koordynowana odgórnie i dysponująca pokaźnymi funduszami. Według niezależnych amerykańskich komentatorów organizacja ta i jej podobne sponsorowane są przez CCP, czyli Chińską Partię Komunistyczną, a także Iran. Stereotypowy płatny najemnik Antify to najczęściej emocjonalnie i fizycznie też nie do końca nieukształtowany soyboy, czyli studenciak albo pozostawiony samemu sobie basement dweller, czyli mieszkaniec piwnicy, sączący sojowe latte. Jak wiadomo, soja nie wpływa bowiem najkorzystniej na męskość. Stąd określenie soyboy, opisujące mało męskich mężczyzn. Niestety Antifa, wspierana przez ogromne pieniądze, posiada o wiele groźniejszy potencjał, jak wynika z tajnego śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy Project Veritas. Kilku z nich zinfiltrowało szeregi Antify i przekonało się, że prowadzi ona szkolenia dla swoich ostrożnie wybieranych członków z paramilitarnych technik walki oraz zaleca stosowanie brudnych chwytów, takich jak wbijanie palca w oko, kopanie w nerki i w wątrobę, łamanie krótkiego żebra na swoich obiektach przemocy, którymi często podczas rozruchów padają niewinni i nieuzbrojeni cywile. Trener Antify nazywa swoje warsztaty bezpieczną przestrzenią do praktykowania agresji. Na dodatek, do zamieszek wywołanych przez opłacanych prowokatorów przyłączają się także zwykli uliczni bandyci skuszeni perspektywą łatwego łupu podczas szabrowania. Ale nawet gdyby to ostatnie nie miało miejsca, to nawet taki nastolatek z pistoletem, nożem albo cegłą w ręku stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza dla młodych, starszych lub niepełnosprawnych ludzi, a tacy, jak pokazują szokujące posty na Twitterze, także padali ofiarami w zamieszkach. Dobrze w tym momencie uświadomić słuchaczy, że kilka miesięcy temu gubernator Cuomo oraz nowojorscy demokraci wprowadzili prawo zwane reformą kaucji, które nie daje policji innego wyboru niż wypuszczenie na wolność zatrzymanego za takie przestępstwa jak pozbawienie życia, podpalenie czy zbrodnia na tle rasowym, ponieważ nie stosuje się już do nich konieczność wykupienia przestępcy z więzienia. Podobne prawo zostało także przegłosowane w wielu innych stanach. I tak się jakoś składa, że są to tylko i wyłącznie stany rządzone przez demokratów. I choć Nowy Jork przegłosował wycofanie tej reformy w kwietniu, nowe zarządzenie wejdzie w życie dopiero od lipca, czyli już po tym, jak przez kraj przetoczy się fala dewastujących zamieszek zainicjowanych przez Antifę. Niepojęte jest, że jakikolwiek polityczny lider poparłby tego rodzaju prawo oraz zbrojne działania Antify, że nie zadbałby o spacyfikowanie krwawych zamieszek, a nawet odrzuciłby ofertę pomocy ze strony prezydenta i armii USA. A jednak tak się właśnie stało w wielu przypadkach podczas ostatnich kilku dni wypełnionych przemocą. Jak widać, komunistyczna ideologia zdołała przedrzeć się do wolnego amerykańskiego społeczeństwa pod płaszczykiem nietolerancji dla nietolerancji. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, ulubione inwektywy lewaków to faszysta, rasista i homofob. I właśnie sieje spustoszenie na tutejszych ulicach. Wyedukowanemu społeczeństwu umknął jednak fakt, iż narzucenie innym swojej ideologii politycznej, świadomie czy też za pieniądze, za pomocą brutalnej siły podpada pod kategorię terroryzmu i w tym wypadku jest to terroryzm wewnętrzny. Na szczęście prezydent Donald Trump dobrze wie, z czym ma do czynienia, dlatego w niedzielę ogłosił na Twitterze, że Antifa oraz jej podobne grupy wkrótce zostanie oficjalnie uznana za organizację terrorystyczną.
i będzie tak też traktowana w świetle prawa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jak ma się to odbyć od strony formalnej, jeszcze nie wiadomo. Inspektor generalny William Barr oznajmił, że Ministerstwo Sprawiedliwości użyje w tym celu wspólnych grup zadaniowych FBI do spraw terroryzmu, które zajmą się tropieniem kryminalnych organizatorów i podżegaczy podczas ostatnich protestów, aby mogli oni następnie zostać skazani za złamanie prawa przeciwko zamieszkom ustanowionego w 1968 roku. Jest to tak zwany Title X albo Anti-Riot Act, które definiuje ową zbrodnię jako podróżowanie pomiędzy Stanami z zamiarem podżegania, promowania, zachęcania, uczestniczenia i prowadzenia zamieszek. Kolejnym krokiem Trumpa w opanowaniu zamieszek jest użycie aktywnych sił wojskowych do rozpędzania maruderów, bez względu na to, czy władze stanu wyrażają na to zgodę, czy nie. Daje on bowiem priorytet bezpieczeństwu cywili. Oddziały Gwardii Narodowej zostały już wysłane do Minneapolis, gdzie udało się opanować sytuację, oraz do Karoliny Północnej. Natomiast 1 czerwca Trump wezwał oddziały wojskowe wyposażone w helikoptery i pojazdy ziemne do Waszyngtonu, gdzie spacyfikowały one demonstratorów. Oczywiście, mass media natychmiast wyprodukowały kłamliwy artykuł, według którego wojsko miało brutalnie potraktować protestujących pokojowo. Byli to ci sami pokojowi demonstratorzy, którzy dzień wcześniej spalili zabytkowy kościół oraz zdemolowali dwa pomniki, Lincolna oraz ten upamiętniający II wojnę światową. Następnego dnia powrócili i zaatakowali strażników naprawiających szkody z poprzedniego dnia, obrzucając ich cegłami, butelkami z zamrożoną wodą oraz żrącymi substancjami. Zaczęli się także wspinać na ogrodzenie parku Lafayette. Dodatkowo siły porządkowe odkryły strategicznie rozmieszczone po bokach ulic szklane butelki, kije baseballowe i metalowe pręty. Zaś w trakcie konfrontacji tłum usiłował wyrwać policjantom karabiny. Sytuacja w ten piątkowy wieczór, 29 maja, okazała się tak niebezpieczna, że tajne służby umieściły Trumpa wraz z Melanią i synem Baronem w podziemnym bunkrze na około godzinę. Mimo to służby porządkowe nie zdecydowały się na użycie gazu łzawiącego na demonstrantach, skutecznie rozpędzając motłoch dymiącymi kanistrami pozbawionymi środków drażniących oraz kulkami pieprzu. Po tym jak teren został oczyszczony, Trump wraz z Melanią udali się do spalonego dzień wcześniej kościoła, aby uhonorować to miejsce. Mass media sprzedały publiczności swój celowo wypaczony obraz całej sytuacji. Podsumowując wątek rozruchów, zwracam uwagę na szczególnie niepokojącą kwestię. Studenci Uniwersytetu w San Diego w Kalifornii zażądali, aby zaliczono im egzaminy na koniec roku akademickiego bez ich zdawania. Jako powód podają niemożność skupienia się na nauce z powodu ostatnich zamieszek, a niektórzy otwarcie przyznają, że są zbyt zaangażowani w ruch Black Lives Matter. Natomiast studenci z uczelni w Minnesocie oraz Ohio zażądali od administracji uniwersyteckich ograniczenia kontaktów z lokalnymi posterunkami policji, czyli zredukowania zaangażowania policji podczas dużych eventów takich jak mecze sportowe i koncerty. Natomiast demokratyczny kandydat na prezydenta Joe Biden nie tylko nie potępił zamieszek, ale kilka dni temu jego staferzy przekazali pokaźną sumę pieniędzy organizacji z Minnesoty, Minnesota Freedom Fund, która zajmuje się płaceniem kaucji za osoby aresztowane podczas protestów. Ergo, Biden, przeciwnik opresyjnego systemu więziennego, jest zagorzałym zwolennikiem kontynuowania kryminalnej aktywności przestępczego elementu siejącego destrukcję w naszych społecznościach. Podobnie gubernatorka Michigan, Gretchen Whitmer, wprowadziła w swoim stanie jedne z najostrzejszych zakazów w trakcie zamknięcia kraju, ale nie przeszkadza jej to otwarcie zachęcać plądrujących mas do kontynuowania protestów. Jest to ta sama polityk, która grozi lekarzom przepisującym bardzo efektywną hydroksychlorochinę na COVID-a. Konserwatywna organizacja Turning Point Action USA wystosowała oczywiście petycję w sprawie odwołania tyranki. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem czarne i latynoskie ofiary rozruchów, których biznesy poszły z dymem, potępiają pełne agresji protesty i wzywają członków swoich lokalnych mniejszościowych społeczności do zaprzestania niszczenia, grabieży i plądrowania i używania przemocy wobec tych, w imieniu których rzekomo protestują. Jest to tylko kolejny dowód na to, że obecne protesty nie służą żadnemu szlachetnemu społecznemu celowi, takiemu jak na przykład wyrażenie sprzeciwu wobec brutalności policji w stosunku do mniejszości rasowych, jak się powszechnie sądzi, ale są one po prostu ufolgowaniem najniższym instynktom i nawoływaniem do aktów kryminalnych. Podobnie lewica, która lubi przedstawiać się jako obrońcy uciśnionych mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych itd., itd., tak naprawdę jedynie wykorzystuje złą sytuację społeczną pewnych grup. Czasem faktyczną, ale najczęściej sfabrykowaną do przepchnięcia swojej socjalistycznej utopii. O wspomniane mniejszości nie dbają wcale, nawet jeśli otrzymują od nich polityczne poparcie. Świetnie obrazuje to wypowiedź Joe Bidena, który ostatnio zasypuje swoich wyborców samymi perełkami elokwencji. Oznajmił on niedawno, że jeśli czarnoskóra osoba nie popiera partii demokratycznej, to znaczy, że wcale nie jest czarna. Wszystko to jest jedynie grą, której celem jest sprowadzenie totalitaryzmu.
my, wschodni Europejczycy, oraz coraz większa liczba mieszkańców Ameryki Południowej, jak na przykład Wenezuelczycy, którzy obecnie cierpią pod uciskiem komunistycznego reżimu, rujnującego ekonomicznie ich kraj, dobrze wiemy, że głównym instrumentem, jakim posługuje się radykalna lewica, jest kłamstwo oraz przemoc. Komunizm stoi w kompletnej sprzeczności z amerykańskimi wartościami zakodowanymi w Konstytucji USA. Stoi też w sprzeczności z podstawowymi wartościami humanitarnymi. Każdy kraj na świecie tylko by skorzystał, proklamując podobny dokument na swoim terytorium. Kraje, które nie posiadają silnie zdefiniowanych reguł gwarantujących swoim obywatelom absolutne przestrzeganie humanistycznych wartości, cierpią najbardziej. Najtragiczniejszym przykładem tego są obecnie Chiny i terytoria od nich zależne. Cytując Kayleigh McEnany, sekretarz prasowej Białego Domu, komentującej chaos spowodowanymi protestami. Pierwsza poprawka nie daje nikomu prawa do wszczynania rozruchów. Pierwsza poprawka nie daje nikomu prawa do szabrowania, palenia budynków, wandalizowania mienia oraz nie daje prawa do napaści na obywateli i policjantów. Pierwsza poprawka daje natomiast prawo do pokojowych zgromadzeń. Przejdźmy teraz do pozostałych wydarzeń ostatnich kilku tygodni. Prezydent Trump 28 maja podpisał dekret mający zapobiegać cenzurze w internecie i tym samym chroniącym pierwszą poprawkę do Konstytucji o wolności słowa. Stało się to konieczne, ponieważ w jego własnych słowach mała grupa potężnych monopolistów mediów społecznościowych kontroluje ogromną część całej publicznej i prywatnej przestrzeni komunikacji w USA. Posiadają oni niekontrolowaną moc cenzurowania, ograniczania, edytowania, kształtowania, ukrywania, przeinaczania praktycznie każdej formy komunikacji prywatnych obywateli oraz dużych publicznych grup odbiorców. W historii amerykańskiej nie ma precedensu dla tak małej liczby korporacji kontrolujących tak wielką sferę ludzkich interakcji. Koniec cytatu. Chodzi oczywiście o największe platformy społecznościowe, czyli Twittera, Facebooka, Instagrama oraz YouTube'a, które najwyraźniej przekroczyły swoje kompetencje. Platformy te, których według ścisłej definicji głównym celem jest promowanie biznesu, pogwałciły te zasady, cenzurując content, którego nie chciały u siebie widzieć nie dlatego, że był on szczególnie obraźliwy albo promujący przemoc, jak na przykład pornografię albo brutalne sceny walki, ale dlatego, że stał on w sprzeczności z politycznymi sympatiami właścicieli platform. Przypomnijmy, że Facebook czy YouTube nie trudzi się zbytnio ściganiem twórców drastycznych treści, a użytkownicy często znajdowali siebie w stanie szoku po obejrzeniu niektórych z nich. Takie zachowanie byłoby bowiem prawnie usprawiedliwione, jako działanie w tzw. dobrej wierze. YouTube systematycznie jednak blokuje konserwatywnych twórców i usuwa filmy promujące tradycyjne czy nawet liberalne, oczywiście w tym starym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, wartości oraz te, które krytykują lewicę, socjalizm i komunizm, a także radykalne i kryminalne organizacje jak Antifa, które jest dziś odpowiedzialna za przelew niewinnej krwi na amerykańskich ulicach. A wszystko to pod płaszczykiem eliminowania nietolerancji, rasizmu, homofobii, mowy nienawiści i tym podobnych nonsensów. Prawo cenzury treści to jednakże zupełnie osobna półka leżąca w kompetencjach redaktorów publicznych magazynów informacyjnych odpowiedzialnych za implementowanie zasad etycznego dziennikarstwa. Żaden z owych medialnych gigantów nie występuje formalnie w roli publicznego wydawcy, toteż nie powinni cenzurować treści obywateli korzystających z ich serwisu, jako niezgodnych z ich etycznymi zasadami. Taka cenzura nie tylko gwałci swobodę wypowiedzi, czyli pierwszą poprawkę do Konstytucji amerykańskiej, ale przede wszystkim dyskryminuje marketingowo użytkowników promujących na ich stronach swoje prywatne serwisy informacyjne czy reklamujących swoje biznesy, co w dłuższej perspektywie podminowuje całą krajową ekonomię poprzez utrudnianie działalności małym i średnim biznesom. Firmy te, najwyraźniej tak z tego właśnie wynika, również handlują danymi osobowymi swoich użytkowników, śledzą ich i próbują wykorzystać swoją przewagę informacyjną do reklamowania produktów tych firm, które płacą im za eksponowanie użytkowników na swoje treści reklamowe. 27 maja stan Arizona pozwał firmę Google za oszustwo konsumenckie i nieuczciwe praktyki dotyczące śledzenia lokalizacji swoich userów, nawet po tym, jak wyłączyli oni tę opcję. Pozostaje jeszcze kwestia tego, w jaki sposób owe firmy doprowadziły do tak ścisłego zmonopolizowania rynku i znowu my, wschodni Europejczycy, doskonale znamy odpowiedź. Monopolizacja jest domeną krajów socjalistycznych /komunistycznych, które regulują ją, wprowadzając odpowiednie oraz nielegalne przepisy rujnujące uczciwą konkurencję. Nie powinno być tutaj wątpliwości, że podobne regulacje były przemycane w USA już od dłuższego czasu pod płaszczykiem krwiożerczego kapitalizmu przez sekretnych dealerów lewicowej agendy. Dekret Trumpa pomoże powstrzymać marnowanie pieniędzy podatników przez agencje federalne na reklamy na stronniczych platformach, a także dopilnuje, aby Departament Sprawiedliwości rozpatrzył ponad 16 tysięcy skarg złożonych przez ofiary politycznie motywowanej cenzury. Skargi takie można było składać w zeszłym roku podczas trwania tzw. szczytu mediów społecznościowych za pośrednictwem specjalnych linii telefonicznych.
Zarządzenie to zmobilizuje również stanowych prokuratorów generalnych do zagwarantowania, że dana platforma społecznościowa nie angażuje się w niezgodne z prawem działania. Niedawno Twitter próbował ocenzurować tweet Trumpa na temat wysyłania pocztą kart do głosowania w niektórych stanach. Twitter użył na poście prezydenta algorytmu zwanego weryfikowaniem faktów, zaprzeczającego istnieniu dowodów na to, że posługiwanie się kartami do głosowania na odległość powiązane jest z oszustwami wyborczymi. Jednakże Twitter żenująco się pomylił. Republikańska Komisja Kongresu oraz Podkomisja do Spraw Wyborów opublikowała bowiem raport, który ujawnił, że w wyborach uzupełniających do Kongresu w 2018 roku w dwóch stanach, Karolinie Północnej oraz Kalifornii, doszło do oszustwa wyborczego spowodowanego użyciem wysyłanych pocztą kart do głosowania. Mimo że liderem w owych wyborach był republikanin, do Kongresu ostatecznie wszedł demokrata, który nagle zyskał przewagę kilku tysięcy głosów. W konsekwencji prawnej interwencji ze strony Judicial Watch, konserwatywnej organizacji monitorującej, czy instytucje rządowe wywiązują się ze swoich obowiązków, w maju tego roku Kalifornia musiała usunąć ze swoich rejestrów 1,5 miliona uprawnionych do głosowania, ponieważ w dystrykcie Los Angeles figurowało więcej takich osób niż obywateli. Rejestr uprawnionych do głosowania dezaktualizuje się automatycznie w wyniku śmierci obywatela albo jego przeprowadzki do innego stanu czy kraju, ponieważ osoby takie nadal w nim figurują, mimo że już nie mieszkają w danym okręgu wyborczym. Nie istnieje bowiem nakaz usuwania siebie samego ze stanowego rejestru po przeprowadzce, tudzież usunięcia z wykazu zmarłego krewnego przez jego rodzinę. Prawo federalne nakazuje jednak stanowi administracji aktualizować te rejestry po dwóch ogólnych wyborach, czyli w okresie od 2 do 4 lat. Co się dzieje, kiedy stan nie wypełnia tego obowiązku? Pojawia się wtedy możliwość wykorzystania nieaktualnych danych do fałszerstwa wyborczego. Kalifornia dodatkowo zezwoliła na zbieranie kart do głosowania osobom, które nie musiały przedstawić ważnego dokumentu tożsamości, nie musiały nawet być obywatelami, czy być uprawnionymi do głosowania. Jeśli zbierający karty nie przebywają w Stanach legalnie, jak można mieć pewność, że nie dopuszczają się fałszowania głosów? A jeśli się dopuszczają, jak pociągnąć ich do odpowiedzialności, skoro zapewne ich danych nie ma nigdzie w oficjalnych rejestrach administracyjnych? Kolejny przypadek oszustwa wyborczego wydarzył się w Filadelfii w stanie Pensylwania, gdzie tzw. sędzia wyborczy Dominic J. DeMuro przyznał się kilka tygodni temu przed sądem do umieszczania w urnach wyborczych fałszywych głosów na demokratycznych kandydatów i przejmowania łapówek w wysokości do 5000 dolarów w seriach wyborów z 2014, 15 i 16 roku. Jego wkład w rezultat wyborczy oscylował pomiędzy 15 i 22%, czyli ponad 1/5 wszystkich głosów. Dlatego właśnie Trump jest przeciwny zatwierdzeniu głosowania korespondencyjnego, wyjaśniając, że demokraci, czyli autorzy tych przepisów, wykorzystują pandemię do przepchnięcia projektu ustawy, który umożliwi im kolejne oszustwo wyborcze. Prezydent zagroził nawet dwóm stanom, które wprowadziły głosowanie korespondencyjne, mianowicie Michigan i Nevadzie, że wstrzyma dla nich fundusze federalne. Idąc za przykładem prezydenta, Partia Republikańska pozwała gubernatora stanu Kalifornia za wprowadzony przez niego niedawno nakaz rozesłania kart do głosowania do wszystkich uprawnionych. Podstawą prawną pozwu jest wykorzystanie przywileju zwiększonych mocy ustawowych podczas sytuacji kryzysowej, czyli epidemia COVID-a, do zmiany praw wyborczych. To tyle w dzisiejszym wydaniu. Po angielskojęzyczną wersję wydarzeń z USA oraz poprzednie edycje wiadomości w obu językach zapraszam na naszą oficjalną stronę Hello Irlandia oraz na nasze kanały społecznościowe. Dziękuję i życzę owocnego tygodnia.